Nierzeczywiste, czyli coś, co jest oderwane od rzeczywistości, coś, gdzie nadając temat konkursowi chciałam, żeby uczniowie ponieśli wodze fantazji po prostu i żeby poczuli trochę właśnie wiatru, natchnienia w żaglach swojej twórczości. W mojej pracy nierzeczywiste jest to, że przedstawia oko, które jest na tle wielkiej galaktyki. Są małe mankamenty, które nie są zbytnio widoczne i są one właśnie nierzeczywiste, bo są tam elementy, których nie każdy mógłby się spodziewać. Dlatego to czyni tą pracę nierzeczywistą. Wywiera na nich bardzo dużo pozytywnych, mieszanych emocji i każdy odbiorca może interpretować je we własny sposób. Dlaczego kosmos? Wydaje mi się, że to najbardziej przedstawia coś nierzeczywistego. Bardzo ludzie są zaintrygowani kosmosem, ciekawi. Na konkurs wysłałem 3 prace. To jest praca, którą najmniej się spodziewałem, że się dostanie tak naprawdę. Robiłem ją najkrócej ze wszystkich. Chociaż pomimo tego, że nie spodziewałem się tego, uważam, że dobrze, że się tu znalazłem. Bardzo się cieszę z tego. Moją pracę zainspirował mój ukochany kot, lat już 18, co jest odwzorowane w jego wielkości na mojej wspaniałej pracy. Co tu powiedzieć? Co jest niezwykłego, że jest gigantyczny. Jego masyw jest tak ogromem dla mniejszości ludzi, że może być uznawany jako religia dla mniejszości pod jego potęgą. Myślę, że dla niektórych uczniów jest to sygnał do tego, że ich twórczość spotyka się z jakimś oddźwiękiem i może ich zainspirować i dać im możliwość uwierzenia w siebie, bo często jest też tak, że potrzebujemy, żeby ktoś uwierzył w nas, zanim my uwierzymy w siebie.